Witamy Państwa w programie Halo Dolny Śląsk. Na naszej antenie prezentować będziemy ciekawe inicjatywy dziejące się na Dolnym Śląsku, a co za tym idzie interesujących, niebanalnych mieszkańców naszego regionu. Zajmiemy się sprawami dużymi i sprawami małymi, czyli wszystkim tym, czym żyją Dolnoślązacy. Będziemy też wrażliwi na sugestie Państwa, ponieważ mamy nadzieję, mamy ambicje stać się telewizją obywatelską. Ze mną w studiu jest Maria Nawrot, pomysłodawczyni telewizji Dolnośląska 24. Dzień dobry Państwu. Skąd taki pomysł? No, pomysł jest taki, że właściwie chcielibyśmy przybliżyć to, co się dzieje w gminach, w małych miejscowościach. Tego czasu antenowego na antenie telewizji polskiej jest zawsze mało. W związku z czym pomyślałam sobie, że właściwie wkroczyliśmy w XXI wiek. Internet to zupełnie oczywista sprawa. Jeżeli już nawet w Wilkowyjach, w Anczu posiadają telewizję internetową, to dlaczego Wrocław ma jej nie posiadać? Stąd taki pomysł i pomyślałam sobie, że zgromadzę wokół tego pomysłu ludzi, którzy się rzeczywiście na tym znają. W międzyczasie właśnie spotkałyśmy się ponownie po wielu latach i założyłyśmy Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców. I to jest jakby ta prawna strona całego tego przedsięwzięcia. Oczywiście telewizja została zarejestrowana i te wszystkie prawne kroki zostały podjęte. Natomiast to, co jest nam w tej chwili potrzebne, no to oczywiście działanie, współdziałanie gmin, małych ośrodków, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i wszystkich tych ludzi, którzy bardzo chcą coś pokazać, bo przecież działają w terenie, chcą się tym pochwalić. Tych inicjatyw jest bardzo dużo. Wciąż się do nas zgłaszają. Prowadzimy na Facebooku internetową telewizję Dolnego Śląska i tam widać, że w tym terenie coś się dzieje. I mamy nadzieję, że będziemy się, proszę Państwa, rozwijać. Poszukujemy też współpracowników. Państwo wiedzą już wszystko. Proszę Państwa, na naszej antenie od kilku tygodni pojawiają się sensacyjne felietony historyczne zatytułowane Ciekawrocki. Zobaczmy fragment. Tu, dawaj mi ten. Najbardziej znaną katastrofą budowlaną w dziejach pozostaje chyba zawalenie się wieży Babel. Oczywiście na tym się nie skończyło i od tysięcy lat podobne sytuacje są udziałem rodzaju ludzkiego. Także i Wrocław nie był wolny od tego typu tragicznych wydarzeń. Jedna z najpoważniejszych katastrof wydarzyła się w 1966 roku niedaleko stąd. Budowa gmachu Instytutu Melioracji Wodnej Wyższej Szkoły Rolniczej była inwestycją prestiżową, gdyż położona była ona w okolicach Placu Grunwaldzkiego. Stąd potężne naciski Wojewódzkiego i Miejskiego Komitetu Partii na budowlańców. Naciski te spowodowały, że budowano szybko, byle jak, byle wyżej. Złamano wszelkie zasady sztuki budowlanej. Wzniesiono tylko pięciokondygnacyjny szkielet obiektu, nie łącząc go żadnymi ściankami działowymi. Gdy zamontowano pierwszy panel elewacyjny, wystarczył jeden silniejszy podmuch wiatru, aby cała konstrukcja złożyła się jak domek z kart. 22 marca 1966 roku, kilkanaście minut po godzinie 14, na budowie rozległ się głośny trzask i budynek zaczął się walić. Robotnicy ratowali się ucieczką, niektórzy skacząc nawet z pierwszego piętra. Niestety 10 z nich, w tym 2 uczniów szkoły budowlanej oraz 3 więźniów pracujących na budowie, zostało pod gruzami. Legenda miejska głosi, iż początkowo liczono się z większą liczbą ofiar, gdyż nie można było się doliczyć 2 robotników spośród ocalałych osób. Okazało się jednakże, iż panowie ci w tym dniu nie pałali zbyt wielką ochotą do pracy i udali się na piwo. Po wybiciu kilku kufli wrócili na budowę, a gdy zobaczyli, co się dzieje, z miejsca stamtąd uciekli, zaszywając się na 2 dni w jednej z meli. Bali się po prostu, że zostaną posądzeni o sprokurowanie tej katastrofy. Gdy wrócili do domu, okazało się, że ich żony palą już świeczki w oknach.
Na szczęście dla nich cała sprawa skończyła się tylko domową awanturą. Ze mną w studiu autorzy tego felietonu, Marcin Bratkę, wieloletni dziennikarz Telewizji Polskiej, twórca filmów historycznych, dziennikarz roku 2010, fantastyczny dokumentalista, i dr Cezary Buśko, pracownik Instytutu Archeologii. Już nie? Kiedyś pracownik Uniwersytetu, teraz już nie. I propagator archeologii historii. Poszliście w kompletną sensację. Jak to się stało? Cezar, zacznij może. Czy taką kompletną, to bym nie powiedział, ale no, cała historia składa się z różnych wątków. I nawet w takich codziennych wątkach można znaleźć elementy pewne sensacyjne, ale w tym takim dobrym słowa tego rozumieniu sensacji, prawda? Mhm. Że mimo, że jest tam ta krew, ale to nie tylko jest krew, coś za tym jeszcze idzie jakiś dodatkowy element. Przepraszam bardzo, kolejne odcinki. Kat, nieudacznik, krwawy poniedziałek, sensacja. No to szukamy historii mało znanej, prawda? Znaczy, wszystko już było, wszystko jest znane praktycznie, ale szukamy w tym takich wątków, takich rzeczy, których się nie znajdzie w podręcznikach czy w każdym programie, prawda, historycznym, jaki możemy obejrzeć. Ale tu chciałem podkreślić jedną rzecz. Myśmy kiedyś po prostu, robiąc taki cykl Podróże w przeszłość dla Telewizji Wrocławskiej, kiedy ten cykl się kończył, myśmy zaczęli zastanawiać się, co dalej, skoro tutaj już nie ma, bo nie ma pieniędzy. I wtedy Robert Sitek, nasz przyjaciel, operator, trzeci twórca, którego pozdrawiamy, ojciec tego dziecka, tak, namówił nas, bo myśmy tak podchodzili do tego trochę jak pudel na sztywnych łapach. Ja wiem, że internet jest przyszłością i telewizja jest bardziej passé, prawda, ale on nas przekonał czy jakby zaraził tym bakcylem, żeby spróbować. No i próbujemy, no zobaczymy, jaki będzie. No i oglądalność macie sporą. Znaczy, gdyby to było kilkakrotnie więcej, bylibyśmy szczęśliwi, ale no to na wszystko trzeba czekać. Tak, jest taki, czeka nas długi marsz, podejrzewam, bo uprawianie historii w formie popularnej no nie jest łatwą sztuką. No właśnie, prawda? Bo z pozoru to się wydaje proste, dlatego że takie sensacyjne historie i zdarzenia zwykle prasa opisywała dokładnie, tak? Bo ludzie potrzebują sensacji, żyją takimi wydarzeniami. No i właśnie, a tu pan mówi, że to nie jest takie proste. Tak, bo my nie chcemy robić i uprawiać sensacji w rodzaju tak jak uprawia na przykład gazeta Fakt czy inne tego typu tabloidy, tylko za każdym jakimś takim wydarzeniem, czy tam katem nieudacznikiem, to staramy się przemycić jakieś inne treści. Na przykład takim kacie nieudaczniku każdy może się dowiedzieć, gdzie były miejsca egzekucji we Wrocławiu na przykład. A dlaczego, co takiego stało się na placu Kościuszki, co tam było wcześniej, prawda? Podobnie w przypadku no, bomby na dworcu. To nie jest tylko to, że AK-owcy podłożyli bombę na dworcu, prawda? Ale to od razu nam mówi o tym, jak ta konspiracja była rozwinięta, że jednak trafiali do Wrocławia, trafiali do Rzeszy i tam potrafili dokonywać zamachów. Czy no, też bardzo sensacyjny tytuł Seks i ogrody. A to przybliżamy postać znakomitego Feliksa Rozena, znakomitego światowej sławy botanika wrocławskiego, który miał dwie pasje. No tak się zdarzyło, że to były i ogrody, i seks. No i trzeba mieć coś w życiu jakieś zainteresowania, mój Boże. No właśnie, ale nie możecie rozjeżdżać się prawdą, nie możecie koloryzować. Nie, absolutnie. Ale wiesz, to jest jeszcze taka sprawa, że Cezary jest archeologiem, tak. I był długie lata, że tak powiem, i praktykiem, i teoretykiem, prawda, jako pracownik naukowy, więc on, to jest inaczej, on tę historię po prostu zna. Natomiast ja się historią interesuję, bo ja jestem historykiem, ale literatury z wykształcenia, więc zawsze mam podwójny stres i muszę, dlatego że wiem, że koledzy historycy patrzą wtedy na łapki, co jest zupełnie naturalne, tak, bo jeżeli ktoś gada bzdury o literaturze, jeszcze coś tam pamiętam, to też reaguje, że tak powiem, dosyć agresywnie. Także to tak trochę jest. To tu trzeba pogodzić właśnie te dwie rzeczy. Chęć no, zdobycia widza, zainteresowania go danym tematem, ale jednocześnie, żeby to było merytorycznie, mało powiedziane, poprawne, ale no, zgodne z prawdą historyczną, prawda? Udało wam się wyprodukować do tej pory ile odcinków? 8 chyba, nie? Do tej pory tak. 8. A pracujecie teraz nad czym? Pracujemy nad następnym. Tematów mamy kilka takich na gorąco. Najbliższy chyba realizacji to jest wizyta Jana Kapistrana we Wrocławiu. Jego płomienne kazanie, można powiedzieć, dosłownie. Dosłownie płomienne, bo w płomieniach kończyły nie tylko kości, karty do gry i no ale to też musimy dopiero to zrobić, nie zdradzajmy od razu wszystkiego. Później być może o kradzieży w muzeum.
w latach 50. Słynna kradzież muzeum, Wrocławskim Muzeum Narodowym, w to jest zaplątany kościółek w Parku Szczytnickim, w to jest zaplątany Ekspres Wieczorny, tak, taka gazeta, skrytki na dworcu w Poznaniu, a więc robi nam się też i z tego ładny kryminał. No i jeszcze jedna rzecz, znaczy na razie nie chcę, że tak powiem, tak zdradzać. Za bardzo zdradzać, ale myśmy w tej desperacji poszukiwania, czy jakby chęci robienia jeszcze czegoś, pokazali to w telewizji państwowej i w tej chwili taki pilotażowy odcinek mamy, no jesteśmy po zdjęciach, mamy zmontować. Ale to nie mylę, to nie są ciekawostki. To nie są ciekawostki, ale mówię, forma. No właśnie, forma, ale jakby nawiązanie do poszukiwania tego. Tylko współpracujecie przy ciekawostkach. Wcześniej też mieliście okazję ze sobą współpracować, robiliście większe formy. Owszem, znaczy pracowaliśmy... To z kolei jest ojciec tego dziecka, tych większych. Wiesz, nie, no to więc robiliśmy dla Discovery Polska, robiliśmy dla Jedynki, robiliśmy dla tej, że tak powiem, regionalnej telewizji, takiej ogólnopolskiej, różne rzeczy, ale robiliśmy trzyodcinkowy taki cykl, mini cykl, no bo są trzy odcinki, mój Boże, o pojedynkach. No właśnie. Sprawy honorowe. I tam jak gdyby od początku, od czasów zamierzchłych, antycznych, przez średniowiecze, przez walki rycerskie i tak dalej. Pamiętam, było to na Grodzicu, tak? Na Grodzicu. Było to na Grodzicu. Na Grodzicu. Przez historię pana imcia pana Paska, prawda, który nie tylko barwnie pisał, ale podobno świetnie się karabelą posługiwał, aż po czasy napoleońskie chyba, tak. Tam no plany oczywiście były większe, ale jak to zwykle... Kasa się skończyła. Tak. A miał być Kasanowa. A miał być Kasanowa. Kasanowa, jego wizyta w Polsce, jego romanse w Polsce i pojedynek. No jest nadzieja, że może kiedyś to zrobicie. Ale słuchajcie, praca nad tematami historycznymi dla nas dziennikarzy jest dosyć trudna. To jest poszukiwanie, tak jak mówiliśmy, poszukiwanie tematów, pilnowanie dlatego detali. Dlatego mamy archeologa. Tak, no od archeologii to się zaczęło. Tak. Pierwszego naszego spotkania na zamku w Leń. No a później tak już poszło, że można, okazało się, że można no, znaleźć jakiś taki, no, z tego kłębuszka historii, prawda, znaleźć jakąś końcóweczkę, nitkę, pociągnąć ją i za nią wychodzą bardzo fajne tematy, które staramy się właśnie ubrać w taką krótką formę, strawną dla każdego, z obrazem, no bo to jednak mamy cywilizację obrazkową obecnie, prawda, i te obrazki jeszcze do tego muszą się ruszać. Nie wystarczy pokazać zwykły obrazek, a takich ruchomych obrazków też staramy się wykorzystać, archiwalnych do tego, co są. Natomiast tam, gdzie nie ma, no to posługujemy się ikonografią. Oczywiście chcielibyśmy jeszcze, gdyby to było możliwe, czy jeśli będzie możliwe, bo to trzeba mieć nadzieję, kontynuować ten cykl zeszłoroczny, jeżeli zdobędziemy jakieś fundusze, czyli te podróże w przeszłość, bo to było fajne. Znaczy, ja odkrywam Wrocław od czasów studenckich, bo wcześniej to tak trochę jak moja mama, ona jest, że tak powiem, z Pyrlandii, w związku z tym ona do tej pory nie polubiła Wrocławia. Nie? I ja się tak zakochałem w tym mieście w czasie studiów i tak coraz bardziej je odkrywam. Natomiast no, oprócz tego chodzenia po mieście, to uwielbiamy, że tak powiem, jeździć, poznawać rzeczy zupełnie nowe. W zeszłym roku, jak robiliśmy te podróże w przeszłość, trafiliśmy na teren dawnego księstwa biskupów wrocławskich, Nysa i okolice, i tam żeśmy... Z piecem do palenia czarownic. Tak, i tam żeśmy właśnie... Tak, tropili sprawy sądów nad czarownicami, bo mało kto wie, że to ta historia z Salem, Massachusetts, gdzie tam 20 osób dało głowę, to jest nic. Tutaj w trzech falach w XVII wieku. Jednorazowo falach... potrafią na 70 osób. Tak, także to jest około, liczą historycy, szacują, że około 400 osób dało głowę, prawda? Czy głowę jak głowę, no, spłonęło na ogół. Grozą powiało. Tak, ale no i właśnie o to chodzi, że chcielibyśmy również po regionie wędrować i kontynuować to, bo to jest bardzo interesujące i człowiek się sam cały czas czegoś nowego uczy. Pracowaliście też na rynku w Krakowie. No, pan jest... Cezary był kierownikiem prac. Ja jestem ojcem tego dziecka. Tak, na pewno. Ale ty towarzyszyłeś z kamerą. Jeździliśmy z Jurkiem Szotą, naszym kolegą, który jest i operatorem, i montażystą przede wszystkim. Z Denym Dyczkiem, ojej, z wieloma osobami. W każdym razie żeśmy to dokumentowali na potrzeby właśnie kolegów archeologów. Ale no to o tym wszystkim tylko Cezar może powiedzieć. Zgrabny reportaż, rzeczywiście. Obecnie żałuję, że nie poszliśmy w stronę bardziej publicystyczną, bo to nie chodziło
właściwie tylko i wyłącznie o te badania i to, co się dzieje na rynku, ale sprawa została, no, obrosła politycznymi pewnymi nawet naleciałościami. To był bardzo ciężki okres dla prezydenta jeszcze nadal Krakowa, pana profesora Majchrowskiego, którego wszyscy oblegali ze wszystkich stron, prawda? Policja nam konfiskowała dokumentację archeologiczną. Minister Sprawiedliwości ówczesny krzyczał o zbrodni archeologicznej, którą na rynku popełniono. Zostałem zbrodniarzem archeologicznym, no także, ale... Ale warto być zbrodniarzem, zobacz, co teraz jest w podziemiach, prawda? Ale o tym nie robiliśmy. Czyli słuchajcie, sensacja się za wami po prostu ciągnie od początku. No takie jakieś, nie wiem, czy to szczęście, czy... czy przekleństwo. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz tutaj w naszym studiu. Bardzo nam będzie miło. Zapraszamy Państwa na fragment filmu Sprawy honorowe. Nazywam się Cezary Buźko, jestem archeologiem. Zapraszam Państwa w czasy, kiedy to spory rozwiązywano przy pomocy miecza, szabel czy też pistoletów. W czasy pojedynków. Pojedynki były stałym elementem minionej rzeczywistości, a w zdegenerowanej formie przetrwały do dnia dzisiejszego. Weźmy chociażby to, co się dzieje na meczach piłkarskich, czy też ustawki organizowane przez kiboli, kiedy to często dochodzi do krwawych pojedynków. W bitwach pomeczowych chodzi głównie o zdobycie barw przeciwnika, w tym wypadku szalików oraz flag. Nas jednak interesować będą pojedynki w swojej klasycznej formie. Trudno jednoznacznie określić genezę pojedynków. Z pewnością ich początki w czasach nowożytnych związane są z tak zwanymi sądami bożymi i popularnymi w średniowieczu turniejami rycerskimi. Owe turnieje przybierały niekiedy bardzo groźne formy. Stały się też z czasem sposobem skutecznej eliminacji przeciwników. Stąd już tylko krok do pojedynków pojmowanych we współczesny sposób. Niewątpliwie zatem u źródeł pojedynków leżą rycerskie turnieje. Ze mną w studiu kolejny gość, pani Eliza Greber, dyrektor do spraw kluczowych klientów Zachodniej Izby Gospodarczej, organizatorka trzeciego forum, Wrocławskiego Forum Kobiet, które odbyło się wczoraj w hali stulecia. Dzień dobry. Pani Elizo, czemu było poświęcone to już trzecie forum? Trzecie Forum Kobiet odbyło się wczoraj, tak jak pani powiedziała. Jest to wydarzenie organizowane dla kobiet, chociaż nie tylko kobiety były podczas wydarzenia, było również wielu mężczyzn. Pewnie to za sprawą gościa specjalnego, pana Wojciecha Eichelbergera, który był doskonały podczas swoich dwóch wykładów. Rozmawialiśmy głównie o profilaktyce zdrowia. Takim tematem przewodnim, hasłem była właśnie profilaktyka zdrowia. Komunikacja w biznesie, gdzie tutaj głównym gościem była pani dr Monika Braun w dwóch wykładach. Rozmawialiśmy także o stylu w biznesie. Tutaj ukłony dla pani Agnieszki Handler. Także profilaktyka zdrowia się również po raz kolejny w warsztatach pojawiała. I tutaj mieliśmy dwa wykłady. Rozmawialiśmy w pierwszej części o profilaktyce zdrowia, rodzinę w formie. Tutaj gościem specjalnym była pani profesor Alicja Chybicka. Rozmawialiśmy także o chorobach kobiet, choroby XXI wieku, gdzie wystąpił pan profesor Jerzy Heimrat.
który przekonywał kobiety nie tylko do tego, żeby badały się, żeby zajmowały się profilaktyką zdrowia, ale także nawoływał do tego, żeby kobiety jednak przestawiły się i wróciły do dawniejszej formy, kiedy to rodziło się przed 30, a nie po 30. Czwartym takim blokiem tematycznym była aktywność kobiet, ponieważ oprócz samej profilaktyki zdrowia, do której cały czas zachęcamy i chcemy, aby te kobiety coraz szerzej jak gdyby badały się, prawda, aby były aktywne fizycznie, aby poruszały się, rozmawialiśmy także o takiej aktywności kobiet w biznesie. No właśnie, ale proszę mi powiedzieć, czy te fora cieszą się dużą popularnością? Ile osób przyszło na spotkanie? Jest Pani powiem. W stanie oszacować? Oczywiście, oczywiście. Początkowo było zgłoszone około 350 osób, natomiast muszę powiedzieć, że przewinęło się, ponieważ część przychodziła, część była taka rotacyjna z uwagi też na to, że no, był to dzień pracy, prawda? Więc nie każdy mógł sobie pozwolić, żeby przyjść od samego rana. Także mogę już dzisiaj powiedzieć, że przewinęło się 500 osób. Także no, z czego też jesteśmy bardzo dumni, ponieważ to pokazuje, że to wydarzenie jest potrzebne dla kobiet. No właśnie. Chciałabym zaznaczyć właśnie, tutaj przepraszam, że wejdę w słowo, że jest to wydarzenie non-profit, prawda? Jest to wydarzenie, gdzie mogą przyjść wszystkie kobiety, które tylko będą chciały. Jeśli tylko zainteresują się programem, tym, co chciałyby dowiedzieć się, nauczyć się, czy chociażby no, skorzystać dla siebie, prawda? To każdy może przyjść, wystarczyło, prawda, wysłać zgłoszenie i można było wejść. Oczywiście były takie osoby, gdzie nie było tych zgłoszeń, więc tutaj też nie robiliśmy takiego problemu. Mógł wejść każdy, jeśli tylko oczywiście miał ochotę i było miejsce, prawda? Także... Czyli kobiety potrzebują takiej solidarności kobiecej, można powiedzieć, stąd ta taka duża obecność. Oczywiście, tak jak mówię, nie jesteśmy feministkami, absolutnie. Myślę, że bez mężczyzn wiele rzeczy by się nie udało również przy organizacji tego forum. Natomiast rzeczywiście, to był taki, powiedzmy, Dzień Kobiet w czerwcu. Następne forum dopiero za rok. Tak, jest to, mam nadzieję, jeśli mój szef podejmie taką decyzję, że organizujemy to forum, to myślę, że na pewno będzie czwarte forum kobiet, również we Wrocławiu. Jakby Pani miała podsumować to wczorajsze spotkanie? Myślę, że wiele kobiet było, ja obawiałam się, że być może jest to troszeczkę za długo i wiele kobiet wcześniej wyjdzie, prawda? Czy nie będzie mogło zostać do samego końca. Szczególnie, że to poniedziałek, prawda? Szczególnie tak, że to poniedziałek, taki dzień pracy, nie był to piątek. Natomiast muszę powiedzieć, że do samego końca zostało bardzo wiele osób. Panie, że tak powiem, oprócz tych paneli, w których mogły się odnaleźć, wybrać sobie, prawda, na co chciały pójść, czy na komunikację, czy na styl, doskonale ze sobą współpracują, rozmawiały, było wiele właśnie rozmów kuluarowych i tak jak mówię, jeszcze raz to podkreślę, wykłady pana Wojciecha Eichelbergera naprawdę były dla wszystkich bardzo, bardzo no, ciekawe, interesujące. No i myślę, że wszystkie panie były zadowolone, bo rozmawiały tylko o tym. Czyli do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo. A ja teraz zapraszam Państwa na teledysk Alex Gali. Alex Gala to po prostu Ola Gala, młoda dziewczyna, która od 5 roku życia mieszka w Londynie, ale jest rodowitą wrocławianką. Ten teledysk jest taki troszeczkę inny niż wszystkie, ponieważ jest tłumaczony na język migowy. Posłuchajcie. Going away, now I'm here with you.
so good as they say when it all begins. We'll carry on saying that until all of them. But now I've found I can't keep playing games. No matter what, you always find time for me. All that's missing is my effort, and I'm sorry, I'll be better. He was himself and he whispered to me, love me like I love you. You should have loved me like I wanted you to. You say, love me like I would, you fool. You should have loved me like I wanted you to. Something's dozy and I'm never able to. Feels like you're better for me than I am for you. Say something to me, you'll shape my heart this way. You're knocking on my door every day, but I find it hard to sympathize and see I feel that way for you. All that's missing is my effort, and I'm sorry, I'll be better. He was himself and he whispered to me, love me. You should have loved me like I wanted you to. You say, love me like I would, you fool. You should have loved me like I wanted you to. And I replied, I said, I'm sorry that you feel this way. It's hard to bear. Nasze studio, proszę Państwa, wygląda tak, jakby było wypełnione przypadkowymi meblami, ale to nie jest absolutny przypadek, to jest wszystko zamierzone. Ze mną w studiu jest Pani Agata Kuprza, dzień dobry, dzień dobry. Z Retro Frajdy. I Pani Agata nadaje tym meblom, meblom starym, które gdzieś tam z Tobie stoją na strychu, tak, nowe życie. Zgadza się. Pani Agato, no właśnie, bo to może usiądźmy, bo to jest tak, że my dążymy do takiej sterylności trochę w naszych mieszkaniach, wszystko jest nowoczesne, wszystko jest błyszczące, ale są właśnie ludzie tacy jak Pani, którzy wyszukują gdzieś tam stare meble, stare krzesła i one się fantastycznie prezentują, okazuje się właśnie nawet w nowoczesnych miejscach, w nowoczesnych mieszkaniach wśród bardzo, bardzo nowoczesnych mebli. Skąd taki pomysł? Tak. Retro Frajda to przede wszystkim radość z nowej formy przedmiotu. My się zajmujemy kompleksową renowacją mebli starych, zapomnianych. Ratujemy stare przedmioty, to jest nasza pasja i nadajemy im nowy blask i nowe życie. A jak Pani wynajduje te przedmioty? Czy to są jakieś takie, które ktoś tam Pani przynosi? Czy to są Pani rzeczy? Bywa różnie. Przede wszystkim szukam mebli na aukcjach internetowych. Mam też swoich dostawców, których serdecznie pozdrawiam, ale przynoszą też swoje meble do nas mieszkańcy Wrocławia. I uwielbiam te spotkania, ponieważ za każdym takim meblem i każdą taką osobą stoi fantastyczna historia. Na przykład? Na przykład pozdrawiam panią Elę, dla której zrealizowałam ostatnio renowację fotela, który został zakupiony 40 lat temu, w momencie, kiedy Gierek poluźnił troszeczkę tutaj dostawy, otworzył granice. Można było wyjeżdżać. Tak, można było wyjeżdżać, ale też zaczęto do nas sprowadzać meble z Węgier.
I proszę sobie wyobrazić, że ci Państwo z tym swoim węgierskim fotelem przejechali pół świata. Pewnie mają Fiatem. I on był z nimi przy każdej przeprowadzce, więc w momencie, kiedy postanowili już zostać na stałe we Wrocławiu, zadzwonili do mnie i zwrócili się z prośbą o odrestaurowanie i zrobienie, wykonanie renowacji tego mebla. Każdy mebel można odnowić? Czy na przykład są czasem takie sytuacje, że ktoś do Pani przychodzi i mówi, że chce coś zrobić z tego przedmiotu, a Pani mówi, że nie, że to się nie opłaca, że to jest za drogie, że on jest w złym stanie? Zawsze mówię tak, jak jest. Ale bardzo często bywa tak, że ludzie, nasi klienci, mają podejście bardzo sentymentalne do mebla. I po prostu chcą go uratować, czasami nawet za większą cenę, jak wartość tego mebla. Także bywa naprawdę różnie. A pomysł wziął się z tego, że potrzebowałam mebli dla siebie. Musiałam się urządzić, chciałam to zrobić sama, niewielkim kosztem. I tak się zaczęło. Potem zaczęli przychodzić znajomi i pytali, o, jaki masz piękny mebel, skąd go masz? Ja mówię, zrobiłam, a zrób mi też. I zaczęłam robić meble dla znajomych, w prezencie. I potem jakby konsekwencją tego było założenie firmy. A długo trwa renowacja takiego jednego mebla, jednego krzesła? Wszystko zależy od tego. Tutaj na przykład mamy przykład, przykład. Tutaj jest typowy duńczyk, duńska sklejka, mebel, który był pomalowany w całości olejną farbą. Pewnie na brązowo. No nie, ale był to taki ciemny popiel. W momencie, kiedy zdarłam całą tą farbę, wyłoniła się fantastyczna sklejka i możemy teraz zobaczyć go w całej krasie. Bywa różnie. Tutaj jest niemiecka Kasala, mebel, który był w strasznym stanie, mebel sygnowany niemieckiej firmy, gdzie połączyłam taką klasyczną formę z nowoczesnym materiałem. Także powstała piękna rzecz, która służy komuś. Tak, także jeśli chodzi o czas realizacji, to wszystko zależy od tego, na ile mebel jest wymagający. Bywa różnie. Czasami dłużej to trwa, czasami krócej. A to krzesło, na którym Pani siedzi? To jest krzesło typowo klubowe, lata 50., wykonane z włoskiej tkaniny w połączeniu z polskim materiałem i taka wariacja wstała. Także Pani siedzi z kolei na stołku typu loft, mebel niemiecki, klasyczny z lat 60. I bardzo wygodny. I bardzo wygodny. Pani Agato, bardzo, bardzo Pani dziękuję, to ja dziękuję za spotkanie, a ja Państwa zapraszam w tej chwili do hotelu innego niż wszystkie, na ulicę Zaolziańską we Wrocławiu. Że jesteście hotelem innym niż wszystkie inne, ponieważ postanowiliście być miejscem spotkań nie tylko dla gości hotelowych, ale również dla mieszkańców Wrocławia. Jesteście otwarci. Po co to robicie? Bo przecież moglibyście w spokoju i w ciszy zajmować się tylko i wyłącznie swoimi gośćmi, osobami, które przyjeżdżają do hotelu. Tak, zgadzam się. Dokładnie taki był cel i taka była strategia od samego początku. Założyliśmy sobie rok temu, otwierając hotel w maju 2014 roku, że będzie to hotel, który będzie żył razem z mieszkańcami Wrocławia, przepraszam, ale jednocześnie będzie
stworzył mnóstwo wydarzeń w hotelu, które będą nie tylko dla gości hotelowych. Ma być miejscem otwartym, miejscem przyjaznym, wpisanym w strategię miasta jako miejsce spotkań. Organizujecie Dni Dziecka, organizujecie akcje na rzecz zwierząt, wigilie dla ubogich. Bardzo różne inicjatywy w hotelu się odbywają. I co, i każdy może przyjść? Tak, dokładnie. Zresztą tych wydarzeń było mnóstwo w ciągu tego roku i one miały różny charakter. Od typowo społecznych, tak jak Pani wspomniała, wigilie dla ubogich, czy akcja pełna miska dla zwierzaków ze schroniska, wspomaganie też naszych czworonogów. To było też mnóstwo akcji skierowanych też dla na przykład patriotów, Wieczór Niepodległości, na przykład brunch wielkanocny i pokazanie naszej tradycji związanej ze świętami wielkanocnymi, z tradycją kuchni polskiej, jak i dolnośląskiej, jak i mnóstwo wydarzeń typowo też nawet biznesowych, czyli takich, które dotyczą na przykład spotkań przy kawie. Współpracujemy z wydawnictwem Filiżanka Smaku, pokazujemy takie wydarzenia jak cupping przy kawie, czyli jak zaparzać kawę, jak dzisiaj ją degustować i na czym ta sztuka picia kawy polega. Panie Robercie, jak się ma taką panią dyrektor, to która organizuje takie różne rzeczy, to jest też wyzwanie dla Pana jako szefa restauracji. Jesteśmy usytuowani w bardzo ciekawym, historycznym punkcie ulicy Załoziańskiej i nie ukrywam, że na razie nam się to bardzo udaje. Mnóstwo starszych mieszkańców, co się rzadko widzi, są naszymi gośćmi. Ale tak jak Pani dyrektor mówiła, promujemy restaurację również dla najmłodszych, gotowanie z dziećmi, promowanie różnych ciekawych przedstawień. Za chwileczkę będziemy organizować, to jest takie nowe przedsięwzięcie, wystawę historycznego obrazu ulicy Załoziańskiej, która jest prawdopodobnie trochę zapomniana. My to przypomnimy. No właśnie, u Was w hotelu można też obejrzeć pracę różnych artystów. My generalnie też postawiliśmy na współpracę ze sztuką wrocławską, z artystami związanymi z Wrocławiem, jak i pasjonatami miasta Wrocław. W naszym centrum konferencyjnym na przestronnym foyer znajduje się cyklicznie, co kwartał znajduje się tam wystawa fotografii i malarstwa artystów wrocławskich albo studentów kończących Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Tutaj widzimy zdjęcia z wnętrza hotelu, tak, z pokoi. Tak, pokoje, łazienka. Tak. W ogóle generalnie Wrocław przeplata się zarówno we wnętrzach, jak i w menu, o którym też Robert wspominał, menadżer restauracji, ale stawiamy też na to, żeby ten Wrocław, który jest miejscem spotkań, z którego jesteśmy dumni i z którym jesteśmy związani, też był pokazywany dla gości hotelowych. W każdym pokoju też znajduje się jakaś fotografia związana z miastem właśnie. Ja chciałam teraz wspólnie z Państwem zaprosić do Państwa restauracji, gdzie szef kuchni Grzegorz Pawlik, młody i ambitny człowiek, zaprezentuje potrawę na wiosnę i potrawę na lato. Dobry, dzisiaj przygotuję risotto z owocami morza. Na początek wlewam oliwę z oliwek. Zaczynam od smażenia cebuli. Teraz dodaję czosnek. Czerwone chili. Pomidory. Przyprawiam solą. I pieprzem. Dodaję ryż.
Teraz dodaję białe wino. I czekam, aż odparuje. Wrzucam kilka gałązek oregano. Dodaję wody. Czekam, aż ryż się ugotuje, około 10 minut. Następnie dodajemy ośmiornicę, całą mackę i krewetki z głową i pancerzem. One potrzebują więcej czasu, żeby się ugotować. Delikatnie jeszcze doprawię solą. Pieprzem. I odrobiną cukru. Czekam, aż krewetki ugotują się z jednej strony. Pięknie. Teraz dodam jeszcze krewetki bez pancerza. I małe ośmiorniczki. To potrzebuję jeszcze troszeczkę soli, odrobinę cukru i soku z limonki. Teraz zmniejszę płomień. Dodam natkę pietruszki. Dużo natki pietruszki. I na koniec dużą łyżkę masła. Wyłączę już swoje risotto. I czekam, aż masło się rozpuści. Szczęście, proszę Państwa, że w telewizji nie ma zapachu, bo tak to pięknie wyglądało. Wy bardzo dużą wagę przykładacie do kuchni. W swoim hotelu zmieniacie menu co sezon. Tak, dokładnie. Zresztą te wszystkie spotkania, o których wspominaliśmy do tej pory, one są też pewną formą pretekstu i zaproszenia dla wszystkich gości, którzy przyjdą, żeby z naszą kuchnią się zapoznali. Tak, kuchnia
charakteryzuje się sezonowością, bazujemy zawsze na świeżych produktach, na ciekawych potrawach, zupełnie w nowym wydaniu i o tym też może więcej powie pan Robert. Mamy to szczęście, że współpracujemy z szefem kuchni Grzegorzem Pawlikiem, który jest młodym szefem kuchni. Tak jak mówiliśmy, ale bardzo ambitnym. Absolutnie ambitnym. Poszliśmy w kierunku kuchni śródziemnomorskiej, tak jak widać na filmie, bardzo smacznym. Natomiast on nie zapomniał o korzeniach kuchni Dolnego Śląska. Dlatego korzystamy z ziół, z ryb, z sadów, ogrodów, które znajdują się właśnie na Dolnym Śląsku. Oprócz tych dań, jak widzieliśmy, risotto frutti di mare, polecamy gościom policzki cielęce, duszonego królika, czy też inne potrawy z dawnych stołów, ale wydanych w bardzo nowoczesnym stylu. To jest ten nasz kierunek. Dokładnie. I główny kierunek to jest pokazanie danej potrawy w innej odsłonie, z inną czasami przyprawą, innym smaku. Ale przede wszystkim to, co ważne, chcemy złamać ten stereotyp kuchni hotelowej jako tej niedostępnej i bardzo drogiej. To są dania wszystkie na naprawdę uśrednionym poziomie cenowym, ale takim, żeby zadowolić i gusta smakowe, i nasz portfel. Dziękuję Państwu za przybycie do studia. Dziękujemy Państwu bardzo. Również już dzisiaj dziękujemy, dobrego dnia życzymy. A na koniec zaśpiewa dla Państwa legnicki zespół Fotony. Open parapaj, open papaj, open parapaj, open parapaj, open parapaj, open papaj. Dobrze, że cię widzę, no lubisz jak ja patrzeć na ulicę, co wyprawia wiatr. A nie wiem czy historii, bo wrażenie mam, że czas w miejscu stoi, ale nie ten nasz. Nie, nie, dobrze, że cię widzę, ja lubię jak ty gapić się na chmury, z których leci nic. Za to czujesz, nie ma słońca, piąty z rzędu dzień. No jakoś damy radę, chyba napijemy się, tak. Umówimy się na godzinę ósmą. Ja ubiorę płaszcz, ty zamówisz deszcz. Upijemy się naszą polską wódką, choć kolejny cud nie wydarzył się. Jestem tak jak byłem, no prawie jak ty. Budzę się i krzyczę na to, że świt. Tak, łapie mnie za gardło i kolejny raz. No już nie mogę leżeć, a nie bardzo mogę stać. Umówimy się na godzinę ósmą. Ja ubiorę płaszcz, ty zamówisz deszcz. Upijemy się naszą polską wódką, choć kolejny cud nie wydarzył się. Umówimy się na godzinę ósmą. Ja ubiorę płaszcz, ty zamówisz deszcz. Upijemy się naszą polską wódką, choć kolejny cud nie wydarzył się. Wezmę latarkę i szal, coś do wypicia i psa. Niech mnie prowadzi na brzeg, podobno gdzieś blisko jest. Wezmę ze sobą co chcę, a chociaż nie muszę nic nieść, polecę sobie na bal, spotkamy się tam. Umówimy się na godzinę ósmą. Ja ubiorę płaszcz, ty zamówisz deszcz. Upijemy się naszą polską wódką, choć kolejny cud nie wydarzył się. Umówimy się na godzinę ósmą. Ja ubiorę płaszcz, ty zamówisz deszcz. Upijemy się naszą polską wódką, choć kolejny cud nie wydarzył się. Open parapaj, open papaj.